Premiera Halo Combat Evolved rozpoczęła nową epokę w dziejach elektronicznej rozrywki. Nowe uniwersum zyskiwało popularność, Master Chief wkraczał do grona ikon popkultury, a konsolowe FPS-y dosłownie wchodziły na salony. Bungie rozbiło bank na raczkującej konsoli. Żaden wielki wydawca czy właściciel platformy nie mógł nawet marzyć o takim sukcesie. Jednak każda historia ma drugie dno. Wraz ze słupkami popularności rosły oczekiwania na powtórzenie niesamowitego wyczynu. Halo 2 z miejsca stało się najbardziej wyczekiwaną kontynuacją. Master Chief nie mógł sprostać temu zadaniu nieuzbrojony. Nasz bohater potrzebował broni. Yes, Bungie nikt nawet nie zapytał nad czym będą pracować w następnej kolejności. Beka należało łapać za rogi, a żelazo musiało być kute póki nie ostygło. Halo nie było planowane jako trylogia. Nie wybiegano myślami w przyszłość podczas produkcji Combat Wolf, bo skupiano się na dostarczeniu jak najlepszego produktu. Tworząc nową markę nie można być pewnym sukcesu. Ostatecznie Halo... Okazało się fenomenem, a plany Microsoftu odnośnie tego uniwersum zaczęły być coraz bardziej ambitne. Oznaczało to nie tylko kontynuację, zapewne niejedną, ale też przeszczepienie marki na inne media. Gdy wydawca kreślił swoje wielkie plany na ekspansję, w Bungie zadano sobie najważniejsze pytanie: jak przebić Combat i Wolft? Naturalnymi odpowiedziami mózgów ekipy było podnieść skalę, powiększyć teren działań, a całą pracę zacząć od sterty pomysłów, które nie dotrwały do ostatecznej wersji gry. Przyjęcie Halo 1 dało im sporo możliwości w dalszej perspektywie, bo w tym momencie swojej historii mogli się cieszyć pełnym poparciem wydawcy. Główny programista silnika gry, Chris Butcher, stwierdził kiedyś, że częścią kultury pracy w Banży jest nieustanne samodoskonalenie się. Gdy duma z ukończenia gry opadła. Twórcy zaczynali dostrzegać coraz więcej wad swojej gry. Stąd wzięła się motywacja do podniesienia poprzeczki. Z asetami, które wyleciały z Combat Evolved, już na starcie produkcji mieli mnóstwo materiału do pracy. Dwójkę tworzyła dokładnie ta sama ekipa co poprzednika. Byli to więc ludzie, którzy się znają i sobie ufają. Na różnych etapach pracy liczebność studia wahała się między 50 a 60 osobami. Zebrawszy cały niewykorzystany materiał, Jason Jones, Joseph Staten i Jamie Grisemer zorganizowali burzę mózgów, by ustalić wspólny plan, ale ostatecznie Jones sam opracował konspekt i przedstawił go reszcie. Ciekawostką jest, że w jednej z pierwszych wersji scenariusza Jones umieścił coś, co Staten nazywał koszmarną sceną zdrady. W którymś momencie historii Halo 2 Miranda Keys miała przyczepić Master Chiefowi bombę do pancerza i wyrzucić go w próżnię. Koledzy podejrzewali, że źródło dziwnego pomysłu brało się z ówczesnej sytuacji osobistej Jonesa, który właśnie przechodził trudne rozstanie. Bardzo dużo uwagi poświęcono pracy nad historią i światem przedstawionym, co wtedy było nietypowe dla gier akcji. Ostateczna wersja scenariusza liczyła sobie 160 stron. Opowieść spajęła 15 poziomów, dwóch protagonistów i dużo więcej postaci drugoplanowych niż w Combat Evolved. Praca nad cutscenkami była porównywalna do tworzenia pełnometrażowego filmu. W wywiadach dla prasy grismer użył określenia zasady 30 sekund lub 30 sekundami radochy. Gameplay był projektowany z systemem, według którego każde 30 sekund gry miało dawać porównywalnie dużo przyjemność z grania. Z takich właśnie 30 sekundowych kawałków lepiono całą grę. Podobne podejście sprawdziło się przy Combat Wolf. Silnik gry był nieustannie modyfikowany. Proces burzy mózgów owocował pomysłami na kolejne featurey, które powoli przekraczały możliwości obecnego engine'u. W końcu, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i specyfikę działania Xbox'a, który był wtedy mocniejszy od typowego komputera z 2001 roku, napisano silnik praktycznie od nowa. W efekcie Bungie dostało możliwości, o których wcześniej mogli tylko pomarzyć. Bungie zawsze stało multiplayerem. Deweloperzy określili samych siebie jako lubiących rywalizację. Nawet pozbawiony trybu wieloosobowego ONI otrzymało sieciowy build do użytku wewnętrznego. Oficjalnie służył do testów systemu walki, dzięki czemu twórcy mieli świetną wymówkę, by zostawać po pracy w biurze i prać się po pyskach. Sukces trybu multiplayer w Combat Wolf był dla Bungie zaskoczeniem. Graczom naprawdę chciało się nosić konsole i ciężkie kineskopowe telewizory, a potem łączyć je kablami w karkołomne konfiguracje. Wraz z usługą Xbox Live pojawiającą się na horyzoncie, twórcy wyczuli okazję, by udostępnić radoch ze strzelania do siebie 16 postaciom naraz całej reszcie graczy. Był to naturalny rozwój sposobu grania. By nagrać dźwięki, wysłano grupę deweloperów na Poligon, gdzie obserwowali Marines w akcji. Fani militariów krytykowali odgłosy i zachowanie żołnierzy w Combat Evolved, więc przy kontynuacji należało poprawić ten element. Do testowania dźwięku stworzono poziomy ze wszystkimi przedmiotami i każdą możliwą powierzchnią. Muzyką ponownie zajął się Marty O'Donnell, który był obecny podczas całego procesu tworzenia gry, który widział wczesne bildy i który brał udział w sesjach nagraniowych. Tak jak poprzednio asystował mu Michael Salvatori. Głównym zadaniem narzuconym sobie przez muzyków było upewnienie się, by żaden fragment gry nie odbywał się w ciszy. Dzięki poprzedniemu sukcesowi dano O'Donnellowi możliwość ciągnięcia do współpracy kogokolwiek sobie zażyczy. Przez pomysł wzbogacenia klasycznego motywu o gitarowe riffy zaproszono do studia Steve'a Vai. To jemu zawdzięczamy bardziej rokowy charakter naszej ulubionej melodii. Na jednej z dwóch płyt ze ścieżką dźwiękową znalazły się utwory z zespołów inspirowanych roll. Udzielili się Breaking Benjamin, Incubus i Hubastank. Kolejną osobą pomagającą przy muzyce do gry był Nile Rogers, znany m.in. ze współpracy z Maroon 5. Ponoć kiedyś podczas nagrań zespół nieustannie robił przerwy, a po jakimś czasie Nile odkrył, że marnowali czas grając w Halo. Rogers był założycielem jednej z pierwszych wytwórni wydającej soundtracki z gier. Bogatsza historia, nowy silnik, multi po sieci – Halo 2 miało być pod każdym względem lepsze od jedynki. Grę zajawiono światu już we wrześniu 2002 roku za pomocą filmowego trailera, ale pełna prezentacja Halo nastąpiła dopiero w 2003 roku na targach E3. Demo było krótkie, prezentowane i grane na żywo przez Staten'a i Johnsa. W tej wyczekiwanej prezentacji Master Chief powrócił na ziemię, gdzie walczył ze znanymi kowenantami na terenie futurystycznego miasta New Mombasa. Walki na ulicach i między drapaczami chmur wyraźnie odróżniały Sequel od Combat Evolved. Gracze zachwycały nowe rozwiązania gameplayowe, jak strzelanie z dwóch broni naraz, czy przejmowanie wrogich pojazdów. Akcja była dynamiczna, iście filmowa, tempo strzelanin podnosiło ciśnienie. Wszyscy wychodzili z prezentacji zachwyceni. Do premiery wciąż pozostawało 18 miesięcy, a gra wyglądała na ukończoną. Nic bardziej mylnego. Reszta gry nie prezentowała się tak atrakcyjnie i praca nad Halo 2 zamieniała się powoli w koszmar. Samo przygotowanie dema oznaczało walkę z klatkującą grą, która przycinała, bo programiści przesadzili z ilością efektów i wybuchów. Akcja co i róż desynchronizowała się z muzyką. Dual Wielding został prowadzony tylko dlatego, że walka dwiema broniami wyglądała atrakcyjnie. Nastroje wśród graczy były hura optymistyczne. W Bungie było dokładnie na odwrót. Obecna wersja silnika była niewydajna w środowiskach innych niż miejskie, a obszary typowe dla Combat Wolf od samego początku miały powrócić. Poziom zdema okazał się niemożliwy do utrzymania wreszcie gry, więc ostatecznie podjęto decyzję o zrezygnowaniu z gotowego etapu. Zmarnowano czas, napompowano oczekiwania, ale twórcy zrozumieli, że dotychczasowe podejście było zbyt ambitne i może wkrótce pogrążyć projekt. Budowano przesadnie duże etapy, dorabiano mnóstwo detali, efektów, a potem okazywało się, że to wszystko nie działa. Przykładem może być etap Arbiter, którego ostateczna wersja stanowiła jedynie 20% pierwotnego projektu. Dalsze modyfikacje silnika uniemożliwiały pracę projektantów i artystów, którzy nie mogli przetestować swoich pomysłów w środowisku gry. Bungie przegięło też w temacie historii. Pierwotna opowieść przeznaczona dla Halo 2 została ostatecznie opowiedziana na przestrzeni dwóch gier. Problemy ze zbyt rozpasłą fabułą były główną przyczyną niesławnego zakończenia gry, które nie było planowane. Halo 2 miało się zakończyć inaczej, jednak twórcy polegli z powodu przerostu ambicji. To zadziwiające, ale tryb multiplayer też cierpiał na podobne problemy. W nowej odsłonie planowano skupić się na zadaniowych trybach, prawdopodobnie czymś w stylu późniejszego Enemy Territory. Zbudowano odpowiednie mapy i testowano nowe tryby przez ponad dwa miesiące. Gdy nowe pomysły nie okazywały się tak grywalne jak typowe starcia dwóch drużyn, pomysł porzucono ku chwale kontroli jakości. Bandzi okazali się zbyt ambitni, a przy takim podejściu prędzej czy później pojawia się bolesna konieczność skalowania gry w dół. Pozbywano się wszystkiego co zbędne, ograniczano pierwotną wizję, metody pracy Bungee po raz pierwszy się nie sprawdziły. Rok przed planowaną premierą twórcy nie mieli ostatecznej wersji silnika gry, etapy nie działały w zadowalający sposób, zaplanowane mechanizmy były gotowe połowicznie. Historia miała posłużyć jako materiał dla dwóch gier, a multi. multi było przekombinowane. Niezadowalający stan prac na przełomie 2003 i 2004 oznaczał dla Bungie najgorszy rok w historii firmy. Czas kreatywnych decyzji się skończył. Pozostała ciężka praca wdrażania pomysłów. Chris Butcher zachował zapis swoich wpisów wejścia i wyjścia z biura. Praca 7 dni w tygodniu. Start o rozsądnej porze, ale wyjście do domu po 23. Spec od silnika porównując dzisiejszy crunch do crunchu Halo 2 twierdzi, że Dziś crunchuje się, by gra była jak najlepsza. Przy Halo 2 crunchowaliśmy, by ratować zbyt ambitny projekt. Karni wspomina, że dziś cała ekipa jest lepiej zorganizowana i bardziej skupiona na pracy. Tamten rok tak bardzo dał im wszystkim w kość. To było doświadczenie na całe życie. Patrząc z dystansu na te problemy, może wydawać się dziwne, że doświadczone studio, wspierane przez gigantyczną korporację, tak bardzo poległo przy organizacji pracy. Jedyne co można usłyszeć na obronę Bungee to fakt, że przy Combat i Wolf firma dynamicznie się rozwijała i potrafiła sprostać narastającym wyzwaniom. Produkując Halo 2, ekipa praktycznie się nie zmieniała, podczas gdy projekt rósł w oczach. Jednak zanim okres męki, znany jako tworzenie Halo 2, miał się skończyć dla Bungee, w międzyczasie w tle rozwijał się mniejszy projekt. Erik Nylund, autor docenianej Fall of Reach został zaangażowany w napisanie kolejnej książki. Gdy fabuła nowej gry rodziła pewne nieścisłości, postanowiono wytłumaczyć je w trzeciej już powieści autorstwa sprawdzonego twórcy. To z Halo First Strike dowiadujemy się, jak Johnson przeżył wybuch pierwszego Halo. Fabuła była bezpośrednią kontynuacją Combat Evolved i zamykała się przed wydarzeniami z Halo 2. Mimo dłuższego czasu na pracę nad nową historią, Nylund uznaje First Strike za trudniejsze do napisania od ekspresowo powstałego Fall of Rich. Wynika to z faktu, że lore gry cały czas się rozrastał i autor musiał się wpasować w uniwersum, w którym to gry były nadrzędnym medium. Elon miał ambicję przebicia Fall of Reach, wykonał więc dokładniejszy research czytając wojskowe instrukcje i biografie żołnierzy, a także badając za co poprzednia książka była krytykowana. Publikacja nastąpiła w grudniu 2003, później doczeka się reedycji poprawiającej nieścisłości narastające wraz z kolejnymi grami. Książka tak jak poprzednie okazała się sukcesem i sprzedała się zadowalająco, jednak największym jej osiągnięciem było podgrzanie atmosfery przed premierą Halo 2. Gracze pędzili do księgarni, a potem czytali książkę wyszukując wskazówek. First Strike było pierwszą książką ze świata Halo, która trafiła na listę bestsellerów New York Timesa. Powieść tak dobrze wpasowała się w serię, że do dziś jest najczęstszym wyborem fanów do oparcia na niej kolejnej gry. Tymczasem Bungie musiało jakoś przetestować tryb wieloosobowy Halo 2, pomimo braku działającego Xbox Live. Organizowano tak zwane LAN w domu Clouda RR, na które zapraszano osoby spoza studia. W piwnicy, w salonie, na korytarzu, wszędzie ustawiano konsole i telewizory, a każda para obsługiwała czterech graczy. Zamawianie pizzy dla takiej ilości gości musiało wyglądać zabawnie. Hey, I'd like to place Kod sieciowy do testowania obecnej wersji gry uruchomiono dopiero w styczniu 2004 roku. Pomimo ogromu kłopotów nie było mowy o przeniesieniu premiery. Generacja pierwszego Xboxa i PlayStation 2 dobiegała końca. Gwiazdka roku 2004 miała być ostatnią przed nadejściem next genów. Premiera następcy, Xboxa 360, była zaplanowana na 2005. Wbrew pozorom, presja nieuchronnie naciągającego deadline'u była potrzebna przy ambicjach twórców, bo szlifując wymarzoną grę, Bungie miałby niewyobrażalne opóźnienia. Konieczny był bodziec, by przestać marzyć i twardo stanąć na ziemi. Grę okrajano przez cały proces powstawania. Nawet 5 czy 4 miesiące przed debiutem pozbywano się nadmiaru treści. Po złożeniu całości grę testowano przez 6 tygodni. 42 dni samego grania i wyłapywania błędów. Wbrew wszelkim przeciwnościom losu Halo 2 zadebiutowało zgodnie z planem 9 listopada 2004 roku. W Bungie napięcie sięgało zenitu. Osoby znające wszystkie te problemy od kuchni nie były pewne czy ostateczny efekt sprosta oczekiwaniom. Potencjał marki mógł zostać zaprzepaszony już przy drugiej odsłonie. Premiera gry była wielkim wydarzeniem, szeroko omawianym w wiadomościach, ozdobionym reklamami na telebimach i wielkimi kolejkami przed sklepami. Czego się innego spodziewać? Zakulisowe problemy nie były ujawniane, by nie szkodzić sprzedaży, a hype po sukcesie jedynki i zachwyt udostępnionymi demami zaciągnął graczy do sklepów. Lepiej by Banji tego nie schrzaniło. Półtora miliona kopii zakupiono w preorderach. 2,4 miliona sprzedano pierwszego dnia. Ostatecznie Halo 2 otrzymało tytuł najlepiej sprzedającej się gry na pierwszego Xboxa z wynikiem 6 milionów 300 tysięcy sprzedanych kopii w USA. Na szczęście Halo 2 w oczach krytyków niemal dorównała oceną Combat Evolved. W serwisie Metacritic do dziś widnieje średnia ocen 95. To tylko 3% gorzej od poprzedniczki. Branżowi recenzenci zachwycali się grą, ale gracze mieli z dwójką dwa poważne problemy. Pierwszym z nich był oczywiście urwany koniec i niezamierzony cliffhanger, który na zawsze miał stać się symbolem konsekwencji niekontrolowanego przerostu ambicji. A ta druga rzecz? Bungie do samego końca utrzymało w tajemnicy obecność drugiej grywalnej postaci, którą był arbiter. Ponad część graczy naprawdę go nie znosiła. Było to pewnie spowodowane oczekiwaniami budowanymi przez prezentacje pokazujące walki w New Mombasa. Publika spodziewała się historii skupionej na obronie Ziemi. Chcieli dostać kolejny film wojenny. Medal of Honor z kosmitami. A to nigdy nie było planem Bungie. Twórcy chcieli pogłębić historię i świat, tworząc postać po drugiej stronie barykady i zrywając z jednoznacznym wizerunkiem kowenantów. Pomysł na arbitra powstał, gdy zaczęto się zastanawiać nad następstwami końcówki Combat Evolved. Co czekało do dowódcę obcych, który poniósł tak soromotną porażkę? Nie zapobiegł zniszczeniu Świętego Pierścienia. Trudna sytuacja elitarnego zainteresowała twórców tak bardzo, że uczynili z niego drugiego głównego bohatera. Nacisk na arbitra w Halo 2 jest źródłem głębszego spojrzenia na przymierze obcych w całej serii. Jego pojawienie się służyło opowieści. To on w trakcie fabuły był rozwijany i kończył w zupełnie innym miejscu niż to, z którego zaczął. Zupełnie inaczej niż Master Chief, który jako postać wciąż stał w miejscu. Pod względem pisania bohaterów można by zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie Arbiter był głównym bohaterem Halo 2. Gdy historia miała być dokończona w Halo 3, wcześniejsze wprowadzenie sojusznika przysłużyło się przymierzu przeciwko wspólnemu wrogowi. Mimo wszystkich kontrowersji, Grissemer był zadowolony, że nie ulegli presji zrobienia typowej wojny z obcymi, tylko zaskoczyli fanów. Cliffhanger Cliffhangerem kontrowersje kontrowersjami, ale jeśli jest jakiś element Halo 2, który jest bezkonkurencyjny, to na pewno tryb wieloosobowy. Jeśli Combat Evolved było podporą Xboxa jako konsoli, tak Halo 2 było równie ważne dla usługi Xbox Live. Druga odsłona serii była najpopularniejszą grą sieciową zielonych aż do czasu Gears of War. Do czerwca 2006 roku rozgnano ponad 500 milionów gier, co przekładało się na ponad 710 milionów godzin spędzonych w multiplayerze. To właśnie rozgrywki wieloosobowe utrzymywały grę żywą po 2004 roku, co jest najlepszym wyznacznikiem dwugłowieczności tytułu. Serwery oryginalnego Xboxa zostały wyłączone 4 kwietnia 2010 roku, co oznaczało koniec sieciowego grania w Halo 2. I tak... Gracze dramatyzowali wyłącznie ze względu na Halo 2. Za sprawą dwóch niezwykle udanych gier, Halo szybko stało się jedną z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych marek w popkulturze. Bungie stworzyło wysoko oceniane produkcje, a właściciel studia i serii Microsoft rozwijał strategię poszerzania swojego IP na inne media. W planach było kontynuowanie linii książek, stworzenie serii komiksowych, a także wysokobudżetowej adaptacji filmowej. Pierwsze konkrety ogłoszono w 2005 roku, gdy zatrudniono scenarzystę Alexa Garlanda do napisania skryptu. Microsoft postępował nietypowo, samodzielnie zaczynając pracę, a dopiero później kierując się do Hollywood. Przyczyną takiego postępowania były dotychczasowe porażki filmów na podstawie gier. Właściciel praw był zdecydowany zachować kontrolę kreatywną nad projektem. Rodzącemu się filmowemu projektowi przyglądał się Peter Schlesel z Columbia Pictures który chciał być pierwszy w kolejce po filmowe prawa. Z czasem udało mu się wkręcić w proces przygotowań i to z jego inicjatywy w czerwcu 2005 roku zatrudniono grupę aktorów, przebrano ich za Master chiefy i polecono dostarczyć kopię scenariusza do różnych studiów filmowych New Line, Foxa czy Universal. Tamtejsi producenci dostawali kilka godzin na zapoznanie się ze skryptem, a nietypowi kurierzy cały czas czekali na zewnątrz. Nie wszystko poszło jednak pomyśli Microsoftu i Schlesela. Fox i Universal, zamiast walczyć o prawa, podzielili się nimi, by dystrybuować film w USA i reszcie świata. Właściciel praw nie zamierzał oddać halotaniu, bo główni zainteresowani widzieli w swojej marce potencjał porównywalny ze Star Wars. 10 milionów dolarów, 15% zarobków filmu i 60 biletów na uroczystą premierę wylądowały na stole. Trzy firmy podpisały umowę. Nadeszła pora wyznaczyć ludzi odpowiedzialnych za ekranizację. Wśród producentów znaleźli się sam Peter Jackson, który był świeżo po sukcesie Władcy Pierścieni i jego żona Fran Walsh. Wybrano plan zdjęciowy w Wellington w Nowej Zelandii, a przewidywana premiera została wyznaczona na lato 2007. Pierwszym poważnym kandydatem na reżysera był Guillermo del Toro. Tak więc projekt nabrał rozpędu, ludzi u steru przybywało i jak to bywa, gdy na statku jest więcej niż jeden kapitan, każdy miał swoje własne pomysły. Microsoft cały czas walczył o zachowanie kreatywnej kontroli. Universal i Fox forsowali swoje rozwiązania. Fan Halo, jakim był Peter Jackson, miał własną wizję. A Del Toro w tym całym zamieszaniu odszedł, by wyreżyserować film Hellboy Złota Armia. Gdy stołek reżysera opustoszał, należało szukać nowego kandydata. W końcu Jackson wskazał Nila Blomkampa. Reżysera reklam i filmów krótkometrażowych. On również był graczem i wywęszył w projekcie zekranizowania Halo swoją szansę. Microsoft patrzył z boku i kręcił nosem z powodu braku doświadczenia Bloom -Campa w przy dużych produkcjach. Zmotywowany filmowiec usiadł do scenariusza i przepisał go w 5 miesięcy, kreując własną wersję Halo. Do dziś nie wiemy, ile ocalało z pierwotnego skryptu, a ile było wkładem reżysera ale w świat poszła wiadomość, że zamysłem Microsoftu było oprzeć obraz kinowy na Combat Evolved. Wszystko wskazuje na to, że wizja Blomkampa różniła się od stylistyki gier. Była bardziej mroczna, przyziemna i edgy, czyli zbyt mocno starała się być cool. Producenci i goście w garniakach nie byli zadowoleni, jednak reżyser był pewien słuszności swojego podejścia. Jako naczelny argument podawał Fakt bycia graczem i rozumienia Halo Katastrofa wisiała w powietrzu, jednak ostateczny cios nadszedł z samej góry. Korporacje walczyły o kreatywną kontrolę, a sami Universal już zainwestował 12 milionów dolarów w pracę Blumkampa. Budżet oscylował w okolicach 135 milionów zielonych, ale wszyscy ojcowie projektu mieli coraz wyższe wymagania. We wrześniu 2006 roku Fox zażądał wydalenia Jacksona, Walsh i Schlesela ze współpracy pod groźbą odstąpienia od umowy. Wypadkowo wszystkich tarć i ostateczną konsekwencją nieporozumień było skasowanie projektu. Korporacje się rozeszły, Blumkamp nie otrzymał swojej szansy i zachował uraz do Foxa. Młodego reżysera wziął pod swoje skrzydła Peter Jackson, dzięki niemu Neil doczekał się premiery swoich filmów w kinach. Dystrykt 9, Elysium czy Chapi są owocem prac filmowca, który miał zacząć karierę od zekranizowania naszej ulubionej serii Gier. Jedyną namiastką Halo Bloomkampa jest krótkometrażowy film Halo Landfall, który reżyser nakręcił pod wpływem frustracji z powodu powolnego tempa prac nad ekranizacją. Projekt rozpadł się przez zbyt dużą ilość udziałowców i biurokrację wielkich firm. No a że w kolejnych latach utarła się wizja, że adaptacje gier nie odnoszą sukcesów, to pomysł został zakopany, a Microsoft porzucił ambicję podboju dużego ekranu za pomocą swojej najważniejszej marki. Natomiast na innych frontach Halo rozpanoszyło się na dobre. O grach już się nagadałem. Książki też w wielkim piersieniem nie były obce, a Microsoft zaczął forsować pomysł podboju rynku komiksowego. Na samym początku zadania podjął się Eric Trautman, który sprowadził do pomocy Johna Neyrebera i rysownika Adiego Granowa. Niestety ich praca nie spodobała się Lorraine MacLeese, która pełniła w Bungie rolę dyrektora artystycznego. Reszta ekipy ją poparła, i narodził się pomysł samodzielnego zebrania grupy twórców komiksowych. Pete Parson, jeden z dyrektorów studia, chciał nawet zatrudnić Alana Moore'a i Joe'a Kuberta. Jednak były to gwiazdy komiksowe zbyt wielkiego formatu, by zaangażowanie ich było opłacalne. Tak jak w przypadku filmu, i tu postanowiono zachować kreatywną kontrolę, a umowę z wydawcą podpisać na koniec. Spisano listę twórców, których pracownicy Bungie szczególnie cenili. I udało się zatrudnić większość z nich. Dla ojców serii Halo to był spory zastrzyk pozytywnej energii. Widzieli, jak świat, który stworzyli, był przetwarzany przez ich ulubionych autorów. Powieść graficzna The Halo Graphic Novel powstała w dwa lata, a umowę ostatecznie podpisano z Marvel Comics. Była to antologia czterech opowieści, które zagłębiały się w świat Halo, pokazując, jak działa przymierze obcych oraz wydarzenia dziejące się w tle historii gier. Głównym założeniem było odejście od Master Chiefa i pokazanie uniwersum jako dużo większego tworu. Skupiono się na czymś, co uznano za uniwersalny przekaz historii Halo: zachowanie nadziei w beznadziejnej walce z silniejszym przeciwnikiem. Chciano pokazać, że ten świat to nie tylko super żołnierze kopiący tyłki kosmitom za pomocą dwóch pistoletów maszynowych. To wszystko są założenia, które wykiełkowały w Halo 2. Według rysownika Simona Bizleja bardzo duży nacisk kładziono na wierność rysunków względem postaci z gier. Przyjęcie komiksu było pozytywne. Falono różnorodne historie, warsztat artystów i klimat halo wylewający się ze stron. Niektórzy jednak byli zawiedzeni skupieniem się na wątkach pobocznych i minimalną rolą Master Chief'a. Może winny był temu generyczny tytuł lub John 117 na okładce i oficjalnych grafikach. Mogło to sugerować czytelnikom opowieść dziejącą się w centrum głównej osi fabularnej serii. Tak czy inaczej, Bungie znów zrobiło coś na przekór oczekiwaniom i wyszło na tym dobrze, dokładając kolejną cegiełkę do kreowanego świata. Do księgarni trafiło około 100 tysięcy egzemplarzy, komiks spiął się na drugie miejsce sprzedaży i utrzymywał wysoką pozycję kilka miesięcy po premierze. Sukces poskutkował dalszą współpracą Banji i Marvela, więc już na San Diego Comic Conie w 2006 roku ogłoszono czterocześciową miniserię Halo Uprising. W międzyczasie okazało się, że Eric Nylund wciągnął się w pisanie książek w świecie Halo, ponieważ w 2006 roku on sam przyszedł do Banji z masą pomysłów na dalsze historie. Studio było bardzo zadowolone z jego zapału i dano autorowi więcej swobody twórczej. Jednak z zastrzeżeniem konkretnego punktu, do którego miała dążyć nowa powieść. Problem z wpasowaniem się w wielki uniwersum powrócił ze zdwojoną siłą, bo fikcyjne realia coraz bardziej się rozpasły. Dopisywanie kolejnych wydarzeń było coraz trudniejsze. Treść powstała w 15 tygodni, i choć był to uczciwy czas na pracę nad książką, to Nelun przyznaje, że spał niewiele i pił tony kawy. Pierwotny tytuł brzmiał Ghosts of Coral to, co stworzył Nylund, ponoć było tak skomplikowane i pogmatwane, że edytorzy dostali dodatkowy czas na poprawki. Akcja najnowszej książki, podobnie jak Fall of Ridge, rozgrywała się na przestrzeni wielu lat z dużymi przeskokami czasowymi. Ostatecznie nazwana Halo Ghosts of Onyx wprowadziła zupełnie nowy wątek zarówno do świata Halo, jak i Legendy Spartan, przedstawiając trzecią generację super żołnierzy. Po poprzednich sukcesach spodziewano się dobrego przyjęcia. Duchy Onyxa były szczególnie chwalone za wpasowanie się do istniejącego lore Halo, co jak już wspomniałem, nie było łatwym zadaniem. Książka nie skupiała się na Master Chiefie, tylko na postaciach nowych i tych pojawiających się dotąd na drugim planie. Była kolejnym elementem poszerzania świata, a nie adaptacją, prequelem czy pomostem między grami. 2006 był też rokiem ogłoszenia prac nad portem Halo 2 na PC. Microsoftowi szczególnie na tym zależało, bo druga część przygód Master Chiefa miała promować Windowsa Vista i być swego rodzaju komputerowym ekskluzywem. Wszelkie późniejsze wersje na Windowsa XP były uruchamiane bez autoryzacji ze strony Microsoftu. Do prac nad portem powołano niewielki zespół wewnątrz Microsoft Game Studios, który nieoficjalnie był nazwany Hired Gun, czyli... Wynajęta z Razem z Bungie ekipa Znikąd stworzyła tytuł startowy Games for Windows Live, która to platforma miała przeszczepić na komputerowy rynek specyfikę grania na konsoli. Ta wersja gry wyróżniała się przewodnikiem, osiągnięciami, dwiema nowymi mapami i edytorem. Premiera nastąpiła 31 maja 2007 roku. Chyba nikt nie ma dobrych wspomnień z tego okresu. Windows Vista nie był lubiany przez graczy. Games for Windows Live było wadliwe, konsolowy model multiplayera nie przyjął się na platformie hołdującej swobodzie, a wydawca został przyłapany na kłamstwach, że nie da się odpalić Halo 2 bez Direct DirectX 11 właściwego dla wisty. Poza tym dwójka ukazała się na PC w 4 miesiące przed trójką debiutującą na Xboxie 360. Gracze komputerowi poczuli się jak klienci drugiej kategorii. Multiplayerowi nie zapewniono serwerów dedykowanych, a uczciwi gracze musieli się mierzyć z falą oszustów. Halo 2 pozwalało na najwymyślniejsze cheaty. Przykładowo, jeśli gracz hostujący grę przestawił swój router w tryb czuwania, wszyscy na serwerze poza cheaterami zamierali w miejscu. Microsoft w serią złych decyzji pogrzebał ten port, czego efektem jest brak konwersji kolejnych części Halo na pecety. Dzisiejszy gracz, patrzący na Halo 2, widzi elementy, za które gra przeszła do historii: multiplayer czy gameplay kampanii singlowej. Jednak twórcy tego dzieła, oglądając się w tył, widzą całą resztę wszystko, co popsuli każdy fragment, który nie był dość dobry widzą istny wrak widzą grę, która dała im w kość bardziej niż cokolwiek innego.